Siostry nie wiedziały o swoim istnieniu. Spotkały się po 80 latach w Gdyni siostry odnalazły się po 80 latach. Halinę i Krystynę rozdzieliła wojna. Przez dziesiątki lat Halina i Krystyna nie wiedziały o swoim istnieniu. Miejsca, gdzie obecnie mieszkają, na mapie Polski dzieli 320 km. Panie spotkały się pierwszy raz w gdyńskich restauracji, bo testy DNA wykazały, że są rodzeństwem. Jak się również okazało, mają żydowskie pochodzenie i prawdopodobnie cudem ocalały z Holokaustu. Halina Michałowska i Krystyna Leszczyńska mają po 80 lat. Urodziły się podczas II wojny światowej i jeszcze przed jej zakończeniem rodzeństwo zostało rozdzielone. Teraz, dzięki badaniom DNA, dowiedziały się, że są siostrami. Wykazały one 52% dopasowanie chromosomów. Pani Krystyna wychowała się w sierocińcu prowadzonym przez zakonnice w Jadowie, w środkowej Polsce. Później wraz z nową rodziną zamieszkała w pobliżu Warszawy. Z kolei pani Michałowska, pięć lat temu, dowiedziała się dzięki testowi DNA, że ma pochodzenie żydowskie. Ona również dorastała w specjalnym ośrodku po tym, jak odnaleziono ją, zawiniętą w koc, w kościele nieopodal siedlec. Nie wiedziały o swoich żydowskich korzeniach. Wychowały się rozdzielone, bez rodziców Halina Michałowska niewiele wiedziała o swoim pochodzeniu. Miałam długie, czarne, kręcone włosy, dlatego ludzie plotkowali, że jestem Żydówką. Byłam jednak za mała, żeby zrozumieć, o co chodzi. Nie zastanawiałam się, co to znaczy. Po pewnym czasie myślałam na ten temat, ale nadal nie rozumiałam murazy, jaką odczuwano wobec Żydów, powiedziała w rozmowie z Thejevis Chronicle. Natomiast Krystyna Leszczyńska podobny test wykonała pod koniec zeszłego roku. To był dla mnie ogromny szok. Myślę, że nie zostałam po prostu porzucona jako dziecko. Być może ktoś bardzo się starał ocalić mnie przed Holokaustem. I choć zawsze myślałam, że jestem sama na świecie, okazało się, że z moją siostrą znalazłyśmy bezpieczne miejsce. Oceniła. Kobiety, gdy dowiedziały się, że są siostrami, najpierw porozmawiały ze sobą przez internet. Następnie pani Krystyna pojechała pociągiem do Gdyni, gdzie spotkały się na żywo. Stało się to w restauracji, w towarzystwie ich bliskich. Kiedy zobaczyłyśmy się po raz pierwszy, podeszłam do niej, a ona do mnie. Po prostu się przytuliliśmy, opisała. Mają wspólne pasje. Lubią te same alkohole, na jaw wyszło również, że panie łączy nie tylko podobieństwo w wyglądzie, ale i wspólne zainteresowania. Obie lubią śpiewać, piszą wiersze, jak i robią likiery. Na listę ulubionych alkoholi obie mogą wpisać także ajer konial. Siostry chcą teraz dowiedzieć się jak najwięcej o swoich korzeniach. Nie wykluczają, że ich rodzice zginęli w obozie koncentracyjnym w Treblince. Każdej nocy przed snem myślę o nich. Modlę się, aby mama przyszła we śnie i pokazała mi swoją twarz, powiedziała Krystyna Leszczyńska. Panie stworzyły specjalny adres mailowy info.halinakrystynamałpa.gmail.com Proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o ich przeszłości. Opracowanie, Wiktor Kazanecki